Pytanie za 100 tysięcy złotych. Jak się nazywa materiał włókienniczy otrzymywany przez łączenie przędzy w oczka za pomocą splotów? Gdyby to była niższa kwota, to bym bez wahania to ale... powiedział. Ale przy tych wyższych to faktycznie się głupieje. Nie wiem, to chyba pieniądz to robi, nie? Ktoś tak kiedyś powiedział, że pieniądze ogłupiają. Tak, no właśnie. No dobrze, to... Dziwiłeś się, dlaczego przy małych nic nie robię, a przy dużych zgłupiałem, tak. No, mówię, no na 90% bym postawił, że to jest dzianina, ale... Pozwólmy sobie wziąć 50 tysięcy pewne. Jeżeli taka jest twoja decyzja, to powiedz, że się wycofujesz i przycisk. Wycofuję się. Wycofujesz się. Powiedziałeś dzianina. Wiem. Tak? Powiedziałeś dzianina, tak? Tak. To tak poza konkursem? Oczywiście. Kolega, co by na to powiedział? Jakbyś powiedział? Dzianina? Tak. No i dobrze by powiedział, prawdopodobnie. Dzianina, tak? Powiedz dzianina. Dzianina. A grałbyś? Powiem szczerze, na twoim miejscu to bym zagrał, bo ja sobie potem do końca życia pluł, że o 300 nie zagrałeś. Tam znasz tylko kategorię. Miałeś ratunek. Zobaczmy, co napisał Łukasz. Tkanina. Tkanina. Nie, to na pewno raczej nie. To nie. Za chwilę... Będziesz miał taką wielką przyjemność przeczytać z tablicy prawidłową dzianina. Odpowiedź. Zobaczmy. Dzianina. Cieszę się, że miałem rację. Tak, miałeś rację. Ale się wycofałeś. Łukasz, dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję, Łukasz. Dziękuję. Jerzy, dzianina. No niestety. Myślałem, że to poza konkursem. Jerzy, ale gratuluję. Gratuluję bardzo. Dziękuję. 50 tysięcy jest twoje. A teraz zobowiązanie. Ja, Jerzy Grygiel, ojciec dzieciom, z radością oznajmiam, że nie jestem mądrzejszy od piątoklasisty. A ja z radością potwierdzam. Dziękuję, Jurek. 50 tysięcy jest twoje.